Proszę Państwa i jeszcze raz. Na parkur wjeżdża gospodyni tutejszego obiektu, tutejszego miejsca, tutejszego urokliwego miejsca. Pod lasem. Pani Katarzyna Nazarewicz. Łuzakiem jest pan Artur Krawczyk. Konie, Świstak i Lukas. Może Świstak, nie wiem. I Lukas. Przywitajmy serdecznie gospodynię, organizatorkę i organizatora tych zawodów. Nie wiem, czy nie mają udziałów również w tym, że dzisiejsza pogoda jest tak piękna. Ta pogoda jest, proszę Państwa, dla Was i dla naszych kochanych dzieci, które dzisiaj mają swój dzień, mają swoje święto, nasi kochani milusińscy. Pani Katarzyna już wielokrotnie startuje w zawodach zaprzęgowych i ją to bawi i rzeczywiście jest to miłe z jej strony, że możemy dzisiaj podziwiać tak fajne zaprzęgi, które są zorganizowane w stajni pod lasem u pani Katarzyny Nazarewicz. Wszyscy zawodnicy, którzy biorą dzisiaj udział w tych zawodach, zrzeszeni są, czy stowarzyszeni są w Kujawsko-Mazowieckiej Lidze Zaprzęgowej. Powstało to na potrzeby właśnie propagowania i rozwoju tej dyscypliny jeździeckiej. Między innymi tutaj pani Katarzyna również w tej lidze uczestniczy i stąd są te dzisiejsze zawody. Nawet gospodarzom zdarzają się błędy. Jest to zdrowa, czysta rywalizacja sportowa. Proszę Państwa, no wiadomo. Wizyta u osiołka, pierwszego transportu biblijnego. Zwierzyniec jednak robi dużo, dużo kłopotów. No ale zobaczymy. Bardzo ładny skrót. No mimo wszystko nie udało się. Jedziemy dalej. Jeszcze przeszkoda wodna imitująca wodę. Tam są trzy takie niebieskie pasy, które imitują wodę. Wiadomo, konie nie chcą wchodzić do wody, ale pewien jeździec, pewien powożący znalazł sposób na to, żeby konie wchodziły do wody. Nie wiem, czy to prawda, ale powiedział, że jeżeli są zawody w niedzielę, to on od środy nie daje wody. Konie nie wejdą do wody. Dziękujemy bardzo gospodyni tych zawodów, pani Katarzynie Nazarewicz i panu Arturowi Krawczykowi. 3 minuty, 12 sekund.